Maj jest takim szczególnym miesiącem w kalendarzu akademickim, bo mamy bardzo dużo świąt. Poza piastonariami, do których już studenci się przygotowują, promowaliśmy dzisiaj naszych doktorów i doktorów habilitowanych. Politechnika na ten moment kształci w tym obszarze w trzech dyscyplinach inżynierii technicznych. Jest to inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna i automatyka, elektronika i elektrotechnika. Poziom pracy jest bardzo wysoki, ale najważniejsze to jest to, że wiele z nich ma zastosowanie aplikacyjne. Świadczy o tym fakt, że przecież wielu z naszych doktorów to są pracownicy z przemysłu, czyli wykonują zadania, które będą wdrażane później i są wdrożone już konkretne rozwiązania w przemyśle. Zajmowałem się interfejsami mózg-komputer, a konkretnie wyobrażeniem ruchu, które może posłużyć do tego, żeby sterować obiektem rzeczywistym. To wyobrażenie ruchu oczywiście musi powstać w naszej głowie, czyli w mózgu człowieka. Za pomocą odpowiednich urządzeń, w tym właśnie elektroencefalografów, jesteśmy w stanie pobrać sygnały mózgowe z powierzchni głowy, a następnie odpowiednio je sklasyfikować. Na pewno może się to przydać osobom niepełnosprawnym, bo jak ktoś ma niedowład kończyn górnych i dolnych, no to wiadomo, i sprawny mózg, to tutaj niestety jest uwięziony we własnym ciele, a tego typu badania mogą pomóc takim osobom wykonywać podstawowe czynności, czyli sterować różnego rodzaju obiektami. Moja praca dotyczyła modelowania transformujących się łańcuchów dostaw branży przemysłu ciężkiego. W pracy skupiłam się na praktycznym aspekcie łańcuchów dostaw, gdyż w literaturze i dostępne prace naukowe, jak również badania naukowe dotychczas skupiły się tylko na aspektach teoretycznych łańcuchów dostaw. Ja skupiłam się na aspekcie praktycznym. Badałam branżowe łańcuchy dostaw i w doktoracie zbadałam w branży przemysłu ciężkiego. W zasadzie mój doktorat polegał na optymalizacjach jazdy autobusów tutaj na przykładzie naszego miasta. Tematem pracy doktorskiej był wielokryterialny model sterowania ruchem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej, case study na podstawie miasta Opola. Takie w zasadzie całą moją historię związaną ze studiami wiążę z Politechniką Opolską. Pierwszy stopień skończyłem na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na kierunku logistyka, drugi stopień na zarządzaniu produkcją i usługami. No i postanowiłem kontynuować swoją naukę i przygodę na Politechnice Opolskiej, a dzisiaj już po w zasadzie niespełna 9 latach odbieram dyplom doktora nauk technicznych. Tematem mojej rozprawy habilitacyjnej było szacowanie trwałości zmęczeniowej dla różnych materiałów konstrukcyjnych z uwzględnieniem kąta orientacji płaszczyzny krytycznej. Dla każdego inżyniera, który zajmuje się szacowaniem trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych, stworzyłam model, czyli można powiedzieć takie ułatwienie. Inżynier do programu może włożyć dane i następnie model policzy za niego trwałość zmęczeniową. Co prawda przez ostatnie 2 lata nie świętowaliśmy promocji doktorskich i habilitacyjnych, ale to nie oznacza, że przez ten czas nic się nie działo. Wręcz przeciwnie, Politechnika bardzo dynamicznie pracowała naukowo i z tego jesteśmy zadowoleni. Miarodajne wskaźniki pokazują, że uczelnia, że Politechnika Opolska cały czas pnie się do góry. Współpracujemy z przemysłem, o czym świadczą doktoraty wdrożeniowe, których mamy tutaj aż 15. To są doktoraty wdrożeniowe zainicjowane w ciągu ostatnich 2 lat. Mamy 4-krotny wzrost wniosków patentowych. Bardzo duży wzrost wniosków o dofinansowanie naukowe, ale także na umiędzynarodowienie. Mam wrażenie, że my się dopiero rozpędzamy.